To był długo wyczekiwany rok. Euro 2012, koniec świata według Majów, a na koniec Sylwester pod lipami. W tym roku na dwóch pokładach zmierzyły się gwiazdy i gwiazdeczki filmowych superprodukcji rodem z Hollywood i Bollywood. Nowy rok 2013, pełno atrakcji przygotowanych. Dzisiaj, tego wieczoru, będzie rozdawanie tych pięknych Oscarów. Proszę bardzo, prawdziwe Oscary przyleciały prosto, dzisiaj gorąco z Hollywood. Będziemy wręczać niesamowite prezenty w postaci niesamowitych niespodzianek, voucherów. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy prosto po konkursie na Sylwestrze w Łęgowie pod lipami. Konkurs na najlepszego aktora i aktorkę. Oto zwycięzcy. Pani Modna. Dzień dobry, jak się Pani czuje? Aż super, dzień dobry Pani Natalio. Bardzo super, naprawdę jestem bardzo wzruszona. Nie spodziewałam się tej nagrody, naprawdę to jest po prostu dla mnie zaszczyt. Chciałabym wszystkim podziękować, mojemu menadżerowi, Pani Arlecie Stręci-Wilk, moim wszystkim znajomym, którzy się do tego dołączyli. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. A co ma Pan do powiedzenia? Czy jest Pan wzruszony? Spodziewał się Pan? Absolutnie nie spodziewałem się tego tak niesamowitego wyróżnienia. Oczywiście również jestem wzruszony. Naprawdę serdecznie dziękuję Państwu. Oczywiście koleżankom, które tak jak i ja wygrały tą zaszczytną... Tak. Dzisiaj bawimy się od Hollywood do Bollywood, czyli wielkie, wielkie produkcje filmowe i nie tylko, a u nas dzisiaj moc atrakcji. Szanowni Państwo, wybierzemy oczywiście królową balu, króla balu. Będzie można też skorzystać się z nami pani Padma, która otworzyła już Sisha Bar, do którego zapraszamy. Można wykonać sobie tatuaże. Na razie jeszcze oczekujemy na to, aż się nogi rozkręcą. Jesteśmy tutaj pierwszy raz i naprawdę jest super. Mam pytanie, postanowienie noworoczne? Rzucamy palenie.
Jak muzyka? Bardzo, bardzo dobrze. Wręcz sylwestrowo. To jak najbardziej, bo dzisiaj mamy Sylwestra. Co panie planują w nowym roku? Dużo. Dużo odpoczynku, dużo kasy. Polecamy również zobaczyć Święta po Pruszczańsku i nie tylko oraz Pod Lipami warsztaty Cruises and Events 2012. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. Jak się pan bawi dzisiaj, panie Krzysztofie? Jest wybornie. Jak jedzonko, panie Krzysztofie? Super, pierwsza klasa. Lepiej niż u mamy? Słucham? Lepiej niż u mamy? No niestety nie. Niestety, oj. Będzie poprawa, za rok zapraszamy. Gdzie państwo mają czas, żeby te filmy wszystkie oglądać? Proszę pani Natalio, to jest po prostu lata praktyki. Te wszystkie telenowele brazylijskie, które po prostu oglądałam, nauczyły mnie to i owo. Oddaję głos do studia. Dziękuję.